Dzień dobry Państwu, nazywam się Roman Komi, jestem radcą prawnym. Witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Prawo na co dzień. Współautorką audycji Państwa i moim gościem jest tu obecna w studio pani adwokat Katarzyna Wróbel-Koczułap. Dzień dobry Państwu. Tematem dzisiejszej audycji jest umowa, ale nie niezwykła umowa, tylko umowa ubezpieczenia. Taka umowa jest opisana w kodeksie cywilnym co do ogólnych zasad i warunków. Z umową ubezpieczenia chyba większość Państwa się prędzej czy później spotyka, chociażby przy zawarciu umowy ubezpieczenia na dotyczącej samochodu, mieszkania, na życie, no i w wielu innych przypadkach też. Ogólne warunki to umowy ubezpieczenia, znaczy w sensie treść podstawowa umowy ubezpieczenia jest opisana w kodeksie cywilnym. Tutaj Państwo macie przepis, który mówi o tym, co. Tak? Czyli, że przez umowę ubezpieczyciela, ubezpieczyciel, czyli... Przez umowę ubezpieczenia. Ubezpieczenia, ubezpieczyciel, czyli firma... Towarzystwo ubezpieczeniowe. Towarzystwo ubezpieczeniowe, najczęściej działające w formie spółki akcyjnej albo Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zobowiązuje się w ramach swojej działalności gospodarczej spełnić określone świadczenie, czyli wypłacić odszkodowanie w sytuacji, gdy zostaną spełnione pełne przesłanki. Warunki, które są określone w umowie ubezpieczenia, tak? Bo wiadomo, że te warunki będą wyglądały inaczej w zakresie na przykład ubezpieczenia samochodu, też w zależności od tego, czy to jest AC czy OC, inaczej te warunki będą wyglądały na przykład, jeżeli chcemy ubezpieczyć dom czy mieszkanie, inaczej warunki będą wyglądały w przypadku ubezpieczenia NNW, czyli od nieszczęśliwych wypadków, jeszcze inaczej, jeżeli to będzie na przykład ubezpieczenie na życie. Po naszej stronie, jako ubezpieczającego, głównym obowiązkiem, który musimy spełnić, jest opłacanie składki. No i w umowie mamy wskazane, czy taka składka jest spłacona jednorazowo, czy jest spłacona na przykład w ratach. Też w umowie, albo w samej umowie ubezpieczenia, albo w tak zwanych OWU, czyli ogólnych warunkach umowy, mamy zawarte pozostałe obowiązki. Warto przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, czy w ogóle każdej innej umowy, to OWU przeczytać, bo... Starannie. Tak, bo czasami jest taka sytuacja, w sumie nawet nie tak rzadko, że zawieramy umowę ubezpieczenia, czy jakąkolwiek inną umowę, ale tutaj akurat skupmy się w tym odcinku na umowie ubezpieczenia, gdzie sama umowa ubezpieczenia jest dość krótka, tak? Mieści się na stronie, maksymalnie dwóch stronach i zawiera w zasadzie postanowienia ogólne, a odesłanie podstawowe. Tak, a odesłanie do wszystkich szczegółów mamy w OWU. No i na przykład mamy taką sytuację, że coś się zadzieje z naszym domem, który ubezpieczyliśmy w określonym towarzystwie ubezpieczeniowym. Powiedzmy, nie wiem, mamy awarię instalacji, mamy pożar, mamy zalanie, jakąkolwiek sytuację, jakiś wypadek losowy. Dokładnie. No i wszystko wydawałoby się, że jest w porządku, tak? Mamy ubezpieczenie, super. W takim razie zgłaszamy szkodę i czekamy na wypłatę naszego odszkodowania. Ale okazuje się, że na przykład nie wypełniliśmy obowiązków, które na nas nałożyło OWU, a które zaakceptowaliśmy, podpisując tą umowę ubezpieczenia. Na przykład termin zgłoszenia szkody. Termin zgłoszenia szkody, ale to nawet nie chodzi mi tutaj w tym momencie o termin zgłoszenia szkody, bo z reguły co do tego terminu zgłoszenia szkody, to większość z nas tą szkodę zgłasza niezwłocznie. Ale na przykład mamy taką sytuację, że w naszym domu wybuchł pożar, a nasze OWU przewiduje, że żeby warunki umowy ubezpieczenia się ziściły, to my powinniśmy dbać o to, aby przynajmniej raz w roku mieć kontrolę kominiarską, czy kontrolę przewodów elektrycznych, czy kontrolę różnych innych instalacji, które w naszym domu się znajdują. Mało kto w ogóle o czymś takim pamięta. Już nie mówię o tym, że ludzie bardzo często nie czytają OWU. Później przychodzi co do czego, tak? Chcemy, aby Towarzystwo Ubezpieczenia wypłaciło nam nasze odszkodowanie. No i mamy kontakt z osobą wyznaczoną przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, która nazywa się zazwyczaj likwidatorem szkody. I taka osoba
że bo z jednej strony będzie rzeczoznawca, który będzie wyceniał szkodę, którą ponieśliśmy, ale z drugiej strony nasz likwidator szkody będzie potrzebował dokumentacji. Na przykład zapyta nas, w takim razie poproszę o odpis czy zaświadczenie o tym, że była kontrola kominiarska, że tutaj były kontrole instalacji elektrycznych, tak? A wtedy nasz Kowalski, czy my sami... Oczym słup. Tak. A skąd to wynika? No jak skąd to wynika? No przecież podpisał pan umowę, jest odesłanie do OWU, w OWU są konkretne warunki. No przecież wiedział pan, czy pani, na co się decydujecie. A skoro mamy niewypełnione przesłanki, no to bardzo często zdarza się, że towarzystwo odmawia nam wypłaty odszkodowania albo wypłaca je w zaniżonej części co do tego, niż się spodziewaliśmy. I bardzo często zdarza się, że swoich praw dochodzimy w sądzie. No i tutaj, jeżeli chodzi o postępowanie sądowe, to też nasz sąd będzie miał ciężki orzech do zgryzienia, bo z jednej strony mamy zasady słuszności, tak, czyli byliśmy ubezpieczeni, szkoda zaistniała, więc teoretycznie warunki do wypłaty odszkodowania powinny być spełnione, no ale z drugiej strony my jako ubezpieczający nie do końca, poza opłacaniem składki w terminie, nie do końca spełniliśmy albo spełniliśmy, ale nie wszystkie warunki, które tutaj mamy wskazane czy w umowie ubezpieczenia, czy właśnie w OWU. No, w OWU jeszcze jest zawsze dość obszerny, acz pisany zwykle małymi literkami zapis. Czasami jest to tylko jeden długi paragraf, czasami dwa, pod tytułem wyłączenia odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej. I to jest tak naprawdę najważniejsza część umowy ubezpieczenia, którą zawieramy. I bardzo starannie należy właśnie z tą częścią ogólnych warunków umowy ubezpieczenia się zapoznać. Czyli Towarzystwo Ubezpieczeniowe sobie robi listę, długo zwykle, w sytuacji, w której wyłączona jest jego odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia. No i jeżeli tego nie przeczytamy, to potem możemy gorzko się zdziwić. No i też to, o czym musimy pamiętać, co zazwyczaj też jest zawarte praktycznie w każdej umowie ubezpieczenia, małym bądź większym drukiem, ale z reguły jest, że o wszelkich zmianach okoliczności, które dotyczą naszej zawartej umowy ubezpieczenia, powinniśmy poinformować ubezpieczyciela, bo może to mieć wpływ na podstawowe warunki umowy, tak? Na przykład jeżeli dotyczy to samego zakresu, to może mieć to na przykład wpływ na zwiększenie bądź zmniejszenie na wysokości składki, którą jesteśmy zobowiązani opłacać. Może się tak zdarzyć, że jeżeli zaistniały jakieś okoliczności nie objęte umową ubezpieczenia, to ubezpieczyciel w razie zaistnienia szkody powie, dobrze, ale ubezpieczenie obejmuje tylko to i to. Nie zgłosiliście państwo, że nastąpiła zmiana w tym i tym zakresie, na przykład, nie wiem, taki mały szczegół, rozbudowaliśmy nasz dom, tak, i w tym momencie on ma powierzchnię nie taką, a taką. Wydawałoby się, że błaha rzecz, bo wydaje nam się, że w naszej umowie ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczyliśmy ten konkretny dom pod tym adresem, wszystko jest w porządku. Tyle, że jeżeli ubezpieczyciel wymagał od nas wskazania na przykład powierzchni, czy różnych innych parametrów, a w trakcie przebudowy to uległo zmianie i nie zgłosiliśmy tego do ubezpieczyciela, to w tym zakresie umowa ubezpieczenia może nas nie obowiązywać. No i też może być przykra niespodzianka. Dość typowa sytuacja to jest kwestia zgłoszenia odpowiedzialności cywilnej najprostszej umowy obowiązkowej samochodu, gdy nie napiszemy w naszym oświadczeniu, że samochód służy do prowadzenia działalności gospodarczej. A to powoduje zwiększone ryzyko, no bo samochód służący do prowadzenia działalności gospodarczej, niekoniecznie jako taksówka, tak, ale jeżeli jest używany jako samochód służbowy. Tak, to na przykład do dojazdu na rozprawy. Na przykład, tak, to w tym momencie wiadomo, że jest używany znacznie częściej przebywa w ruchu ulicznym i w związku z tym znacznie częściej może zostać uszkodzony w jakimś, statystycznie rzecz biorąc, w jakimś wypadku drogowym. No i w tym momencie ubezpieczyciel powie, no co, nie było zgłoszenia, że to samochód służy do działalności gospodarczej. Gdyby było zgłoszenie, składka byłaby wyższa. A tak, na przykład. A tak to podyskutujemy w sądzie o tym, czy Kowalski dostaniesz odszkodowanie i w jakiej tak naprawdę wysokości. No i tu macie państwo jeszcze inny przepis mówiący o tym, czy i w jakich warunkach umowa ubezpieczenia może
zostać, ktoś może odstąpić od umowy ubezpieczenia, czyli tak naprawdę od jednostronnie oświadczyć, od dzisiaj czuje się tą umową niezwiązane. Tak? Tutaj macie Państwo dość dokładny zapis mówiący o tym, co i jak. Zwracam uwagę jeszcze na jeden przepis, który jest bardzo istotny. Mianowicie wtedy, gdy ubezpieczyciel czuje się zobowiązany do wypłaty odszkodowania, powinien w terminie 30 dni, do 30 dni, tak, wypłacić tą część odszkodowania, którą uważa za niesporną. Że wydać decyzję, tak, z której... Oczywiście, wypłacić. Ale to się wiąże też z wydaniem decyzji. No powinien powiedzieć, kwota niesporna, czyli odszkodowanie się jakieś tak należy, w mojej ocenie jako firmy ubezpieczeniowej należy się tobie kwota X. I tą kwotę w ciągu 30 dni ubezpieczyciel musi... wypłacić. No, postawić do dyspozycji tak ubezpieczonego i zapytać się, czy chcesz te pieniądze ubezpieczający się na konto, czy chcesz odebrać w kasie. Tak, prawda? No i tutaj mamy wtedy możliwość, jeżeli się nie zgadzamy z taką kwotą, mamy możliwość wystąpienia do ubezpieczyciela z odwołaniem od takiej znaczy, decyzji. Kwotę powinniśmy odebrać. Powinniśmy odebrać, bo jest niesporna, tak? W zasadzie tak, chociaż samo tutaj też to, że nie odbierzemy kwoty, nie pozbawia nas uprawnienia dochodzenia tego w większej wysokości. Tak, znaczy to, czy odbierzemy, terminie, czy nie odbierzemy, nie pozbawia nas żadnego uprawnienia, ale jeżeli odbierzemy, no to już możemy część szkody pokryć. Zlikwidować. O ile jest to kwota, która pozwala na pokrycie szkody w jakiejkolwiek wysokości, bo no czasami zdarza się tak, że towarzystwa odmawiają wypłaty jakiejkolwiek kwoty. No. Czasami, szczególnie jeżeli tutaj wchodzą lekarze, orzecznicy, na przykład jeżeli to jest szkoda na osobie tak zwana, tak, na przykład, nie wiem, błąd w sztuce lekarskiej, czy to jest lekarz, czy stomatolog, tak, czy jakakolwiek inna specjalizacja, to tutaj kreatywność lekarzy, orzeczników, którzy pracują dla towarzystw ubezpieczeniowych, bardzo często czytając takie opinie, to ma się wrażenie, że ktoś tutaj z kogoś drwi. Delikatnie mówiąc, naprawdę. No, ja tylko posłużę się trochę innym przykładem, tak? Samochód w produkcji z Północnej Ameryki został uszkodzony w istotny sposób. Sprawca ukarany, w związku z tym nie ma żadnego problemu, a likwidator szkody wycenia koszt naprawy samochodu, czyli elementy karoserii, które trzeba wymienić, według cen samochodu produkcji w polskiej. Różnica, no, drobiazg. Drzwi do samochodu wyprodukowanego w Polsce 600 zł, drzwi do samochodu wyprodukowanego w Stanach Zjednoczonych drobne 2200. Jest różnica? No jest. Prawda? A mam inny przykład, gdy jest pożar w gospodarstwie rolnym, przyjeżdża likwidator i oceniacz, co jest przyczyną pożaru, przesłany przez firmę ubezpieczeniową, stwierdza, że poszkodowany mówi, że przyczyną pożaru jest taka i taka, ma rację, pisze opinię dla firmy ubezpieczeniowej, mówi i potwierdza, że szkoda wynosi tyle i tyle, a przyczyna pożaru jest taka i taka, czyli zgodna z opinią zresztą Straży Pożarnej. Szkoda jest znaczna, naprawdę znaczna. Kilka traktorów, maszyn, część zabudowań gospodarczych i tak dalej. Firma ubezpieczeniowa oświadcza, że likwidatorem szkody już nie jest ten pan, który napisał tę opinię i wycenił tą szkodę, tylko zupełnie kto inny, który ocenia, co jest przyczyną pożaru, już nie pisze o wysokości szkody, na podstawie fotografii. W ogóle się nie pojawia w miejscu. No i w tym momencie firma ubezpieczeniowa stwierdza, nie. Przyczyna pożaru jest zupełnie inna niż mówi straż pożarna, zupełnie inna niż mówi poszkodowany, zupełnie inna niż wynika z pierwszej opinii. W związku z tym odmawiamy wypłaty odszkodowania w ogóle. To ja się posłużę tutaj jeszcze innym przykładem. Akurat tutaj nie będzie mowa o pożarze, tylko będzie mowa o szkodzie na osobie. Mamy sobie robotnika budowlanego.
na którego zawaliła się ściana przez to, że no, nie była właściwie zabezpieczona. Pan w zasadzie cudem przeżył. Znaczy, pojął znaczny uszczerbek na zdrowiu. Tak, generalnie, no generalnie po prostu wiadomo, że nigdy nie wróci do pełnej sprawności, ale towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania, ponieważ, uwaga, pan nie miał na sobie kasku. Bo twierdzi, że gdyby pan miał na sobie kask, to nie miałby połamanych rąk i nóg. To generalnie rzecz biorąc, w ogóle szkoda by nie zaistniała. No i tutaj akurat, jeżeli może moglibyśmy mówić o ewentualnym przyczynieniu się tego poszkodowanego robotnika co do w zakresie na przykład obrażeń głowy, tak? No bo ten kask w zasadzie, no powiedzmy, że w jakimś tam stopniu mógłby uchronić przed pewnymi obrażeniami głowy, no ale biorąc pod uwagę obrażenia pozostałych części ciała, to tutaj obecność kasku na głowie niekoniecznie determinowałaby w ogóle zaistnienie szkody, tak? I no trudno po prostu zgodzić się tutaj, nawet już abstrahując od wiedzy specjalnej, jaką tutaj biegły, który nam wydaje opinię, posiada, no to trudno mówić o tym, że gdyby ta osoba stała w kasku, tak, no to ściana z cegieł, która runęła na tego robotnika, w zasadzie nie spowodowałaby żadnej szkody, ponieważ był kask na głowie i w ogóle nie ma o czym mówić, tak. Albo jeszcze inna sytuacja. Dajmy na to, mamy sobie samochód. Samochód 3-letni, garażowany, tak. I przebieg nieznaczny jak na 3-letni samochód, bo powiedzmy to jest około 30 tysięcy kilometrów, więc w zasadzie przez 3 lata niewiele z tym samochodem się działo. No i mamy taką sytuację, że coś zadziało się z podwoziem. Prawdopodobnie była wada fabryczna, pewnie było źle zabezpieczone, ponieważ całe podwozie zaczęło korodować, tak? W taki sposób, że no, zmniejsza to w znaczący sposób wartość tego pojazdu. No i cóż nam mówi ubezpieczyciel? A mówi nam ubezpieczyciel, że nie wypłaci nam odszkodowania, ponieważ my źle użytkowaliśmy ten samochód, ponieważ, uwaga, jeździliśmy po kałużach. Gdybyśmy nie jeździli po kałużach, to by nie było korozji. To by nie było korozji, tak? Więc naprawdę czasami wyjaśnienia towarzystwa ubezpieczenia, które próbuje nam tutaj ograniczyć swoją odpowiedzialność, są różne. Czasami wręcz, nie twierdzę, bójmy się tego sformułowania, śmieszne. Tak. Teraz tak, mówiłem o jednym terminie, czyli terminie zgłoszenia szkody i drugi termin, który jest istotny, termin przedawnienia roszczenia. Tak. Termin zgłoszenia szkody, no to po to, żeby uruchomić cały proces. Dokładnie. Wypłaty odszkodowania, wyceny szkody, etc. i tak dalej. Natomiast jeżeli się nie zgadzamy z decyzją firmy ubezpieczeniowej, która mówi, że nam wypłaca X albo 0, to mamy do 3 lat, żeby zgłosić nasze roszczenie do sądu. Bo należy pamiętać o tym, że tylko zgłoszenie do sądu przerywa nam bieg przedawnienia. Przerywa bieg przedawnienia. Bo samo zgłoszenie szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego tego biegu nie przerywa. Tak. No tutaj mamy co do zasady ten okres lat 3, tak? Ale jeżeli tutaj mamy na przykład roszczenie z deliktu, no czyli to wtedy z winy. Tak, to wtedy mamy odesłanie do przepisów ogólnych z części kodeksu cywilnego i te terminy są dłuższe. No, nawet mogą być 20-letnie. To jest najdłuższy niektórych termin. Przypadkach. To jest najdłuższy termin, który przewiduje kodeks cywilny. Dobrze, myślę, że znowu w wielkim, wielkim skrócie powiedzieliśmy Państwu podstawowe, zupełnie podstawowe elementy umowy ubezpieczenia. Na tym dzisiaj skończymy. Jeżeli Państwo macie do nas pytania, to prosimy o pytania zgłoszone mailem na adres mailowy telewizji w Zgorzelcu. Postaramy się na te pytania odpowiedzieć. Na dziś dziękuję pięknie. Do widzenia Państwu. Do widzenia.